Witam was wszystkich. 10 minut do zamknięcia. Pomyślałem sobie jeszcze, pykniemy jakieś nagranko. Siódemeczka niestety nie jest na sprzedaż. Syn właściciela autohandlu tak się na nią podpalił, że dostanie od ojca w prezencie 2.8 benzynka, 193 konie. Planowali za nią wziąć 7000 euro. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. A dzisiaj Fiat Fremont. Jak jest Fremont, czeka cię remont. Nie róbmy z Fiata takiego grata. Auto z rocznika 2013, 2 litry diesel, 140 koni, napęd na przód. Przejechane 116 tysięcy kilometrów. Jeszcze nie jest ogłoszony, a już mam kluczyki od tego sprzęta. Oponki w ładnym stanie, tarcze hamulcowe, rantów nie mają. Całe auto przemierzyłem miernikiem lakieru. Drzwi od strony pasażera mają podwójną warstwę lakieru. Reszta samochodu w oryginale. Tutaj na lusterku widać leciutkie zadrapania. Z tyłu tarcze również nie mają rantów. Oponki jak widać ładne. I tutaj jest lekki wgniotek z zarysowaniem. Są parktroniki, są tempomaty. Nie zauważyłem tutaj grzanych pośladków. Szukałem przycisków, nic nie znalazłem. Chyba że na ekranie multifunkcyjnym jest jakaś funkcja ukryta. Zobaczmy go najpierw w koło. Zobaczcie, jakie paluchy ktoś tutaj poodbijał. Widać, ktoś tutaj rączek nie mył za dokładnie. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze z przodu. Tutaj delikatnie widać reflektory przyparowały tak do połowy. Jakby tak miało być. Z obu stron tak wyglądają. Może to jakiś jest, słuchajcie, tuning. Dobra, weźmy kluczyki od tej bryki. Pokaż, kotku, co masz w środku. Tak wyglądają kluczyki. Nie są zbyt finezyjne. Otwieramy Fiaciora. Zaglądamy do środka, jak on wygląda. Tapicerka czysta i zadbana. Skrzynia, szósteczka manualna. Tutaj widzę delikatne zmarszczki. Samochód ma niecałe 10 lat, a już słuchajcie, zmarszczki. Szybko się starzeje, trzeba by go nakremować. Tutaj jest miękko, oprzycie a la skóra, jak widać jest elektryka. Góra deski rozdzielczej miękka. Zobaczmy go może z tyłu, jak wygląda. Z tyłu widać praktycznie nieużywany. Podobne materiały jak z przodu wykończeniowe. Tutaj nie oszczędzano. Jak widać kanapa jakaś multifunkcyjna. Nie będę tutaj nic przestawiał. Za chwileczkę będą krzyczeli, oddaj kluczyki od tej bryki. Za chwilę chcą iść do domu. Klapę otwieramy ręcznie. Spory bagażnik, gniazdko jest. Podwójna podłoga. Zestaw naprawczy. Nie widzę koła zapasowego. Klapę zamykamy ręcznie. Nie ma automatycznego domykania. Od strony pasażera sprzęcior również wygląda ładnie. Nie widać żadnych plam, przetarć. Tapicerka zadbana. Zobaczmy jeszcze fotel pasażera z przodu. Jak to wygląda? Fotel czysty i zadbany. Ostatni wpis serwisowy tutaj znalazłem z roku 2018 przy przebiegu 78 tysięcy kilometrów. Dobra, palimy tego sprzęta, zobaczymy jak bocianki klekoczą. Zastanawiają mnie, słuchajcie, te lampy, zobaczcie, identycznie przyparowały z obu stron. Wsiadamy, odpalamy. Nigdy nie miałem okazji w Fiaciorze siedzieć, więc sobie pomyślałem, Nygu, skorzystaj z okazji, bierz te kluczyki, bo ci wejdą w tyłek. Będziesz musiał jechać jeszcze do proktologa. Połączenia można odbierać, jest tempomat, skrzynia, tak jak wspomniałem, szósteczka, jest podłokietnik. Grzanych pośladków nigdzie tutaj, słuchajcie, nie znalazłem. Kontrola trakcji, jeżeli ktoś wie, gdzie tego szukać, piszcie w komentarzach. Kluczyk do odpalenia nie jest potrzebny. Sprzęgło i guziczek. Tryk i chodzi. Wszystko pogasło. 116 444. Aktualnie auto ma przejechane. Odpala na strzała. Pracuje równo. Co tutaj się uruchomiło? Nie widzę tutaj też nigdzie funkcji podgrzewania fotela. Może gdzieś są ukryte.
trzeba najwyraźniej zakładać kalesonki zimą. Czy lusterka są podświetlane? Są i działają. Dobra, idziemy pod maskę, potem powiem wam, jaka cena za tego sprzęta będzie wystawiona. Aha, tą audycję też już dla was osobno nagrałem. Otwieramy maskę po paluszku Nygus. Gdzie jest dzyndzelek? Multijet 2. Cena wywoławcza za Fiaciora 13 tysięcy euro. Tak mi bynajmniej właściciel autohandlu powiedział. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o Fiaciorze. Czy wam się taki samochód podoba? Auto pakowne, rodzinne. Nie jest stare, niewielki przebieg. Dzięki dieselkowi też w miarę jeszcze oszczędne. Pozdrawiam was wszystkich. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego, Nygus. Cześć!